Cześć, na dzisiejszym filmie zamontujemy sobie kufry Kappa K22N, właściwie stelaże pod te kufry, do motocykla Honda Baradero 125XL. Kufry zostały zakupione w sklepie Moto SW w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję firmie za fajny rabat. Pozdrawiam Moto SW. Zabieramy się za montaż. Mamy cały zestaw do montażu, czyli kufry, jakąś tam instrukcję. Ściągniemy sobie fotel. Mamy dostęp do większości śrub już teraz tutaj. Następnie odkręcę sobie ten stelaż do kufra centralnego. Odkręcić śruby mocujące cały stelaż. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj będzie mocowany właśnie stelaż do kufrów bocznych. Następnie musimy pozbyć się zableczki i bolca od seta pasażera. W tym miejscu będzie śruba montażowa do stelaża. W zestawie mamy sporą ilość śrub, które posłużą do przymocowania stelaża. Śruby imbusowe posłużą do przymocowania z powrotem setów. Montujemy stelaż, bagażnik i sprawdzimy, jak to będzie pasowało. Śruba 10, podkładka 9. Wchodzi set pasażera. Dokręcamy nakrętką. Z wyczuciem dokręcamy, tak żeby set swobodnie się otwierał. Potem już idzie stelaż, idzie nakrętka taka z zabezpieczeniem plastikowym. Nie dokręcamy tego do końca, bo jeszcze trzeba będzie tutaj wszystko ustalić na górze pod bagażnikiem. Zostawiamy i to samo robimy z drugiej strony. Jak już mamy wszystko tutaj ustalone, przykręcone mniej więcej, trzeba będzie założyć z powrotem bagażnik i montujemy ten element i spróbujemy złapać stelaż już do motocykla. Wstępnie jedną śrubę. Damy drugą śrubę.
teraz nam pozostaje ta część do zamontowania. Tutaj akurat pod ten bagażnik dam podkładkę, jedną, którą była w zestawie, i oryginalną śrubą złapię tej części. To samo z drugiej strony, czyli śruba z podkładką od góry. Do środka czarna podkładka, którą dodał producent stelaża. Wszystko dokręcamy do ramy motocykla. Mniej więcej wszystko zamocowane i spasowane. Wystarczy dociągać mocno śrubę. Żeby usztywnić całą konstrukcję, montujemy jeszcze tylko tylny spodnik, który wchodzi w te miejsca. Montujemy uchwyty na kufry. Przykręcamy je ze stoczkowym łbem, śrubą na imbus. I z drugiej strony to samo. Na koniec z powrotem mocujemy stelaż kufra centralnego. Chyba, że ktoś nie ma. To nie mocuje. Już mamy wszystko zmontowane. Na sztywno założony stelaż kufra centralnego. Założymy siedzenie i zobaczymy, jak to wszystko pasuje. Ok, siedzenie założone. Montujemy kufer. W tym celu trzeba przełączyć kluczyk na R. Wybieramy odpowiednie miejsca. Zatrzaskujemy. I kufer siedzi. Ciekawostką jest to, że kupując te kufry w komplecie, mamy cztery kluczyki, czyli kluczyk główny do kufra i kluczyk zapasowy przyklejony wewnątrz, ale w komplecie wszystkie kluczyki pasują na przemian do kufrów. W ten sposób do dwóch kufrów mamy jeden kluczyk. Dobra, to już było na tyle. Przymierzymy się, zobaczymy, jak to będzie pasowało, czy nie będą kufry przeszkadzały. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli podobał się film, dajcie łapki w górę, komentujcie, udostępniajcie. Do następnego, na razie.